Nadszarpane nerwy i długie minuty spędzone w niekończącym się korku. Podróż w oparach spalin to dla wielu mieszkańców aglomeracji prawdziwa udręka. Zachętą dla tych zniechęconych i szansą na szybkie, tanie i komfortowe dotarcie do celu ma być nowa oferta Kolei Śląskich. Od 9 grudnia spółka obsługiwać będzie wszystkie połączenia w regionie. Dotychczasowy bilans Kolei Śląskich na regionalnych torach to blisko 10 milionów przewiezionych pasażerów i prawie 2,5 miliona pokonanych pociągokilometrów. Obok tych liczb równie istotny jest inny aspekt. Kolej na Śląsku powoli odzyskuje zaufanie pasażerów. By ten trend podtrzymać, konieczne są ciągłe zmiany i trwałe podnoszenie jakości oferowanych usług. Umowa, którą myśmy zawarli z Kolejami Śląskimi, której odzwierciedleniem jest rozkład jazdy, ona zakłada znaczący wzrost pracy przewozowej, bo to jest w sumie względem wszystkich prowadzonych przewozów regionalnych, lokalnych, przewozów pasażerskich, to jest wzrost o 22%, w kategoriach bezwzględnych to jest 9,85 miliona pociągokilometrów. Atutem nowego rozkładu ma być przede wszystkim jego cykliczność. Każdego dnia w drogę wyruszy blisko 630 pociągów. Na głównych trasach składy kursować będą co pół godziny bądź co godzinę. Na trasach o mniejszym natężeniu ruchu co godzinę lub dwie. To prawdziwa rewolucja na regionalnych torach i nie jedyny atut nowego rozkładu. Czas podróży na niektórych liniach ulegnie skróceniu, a ceny będą nieznacznie niższe niż dotychczas. Nowy rozkład ma być interesującą alternatywą dla mieszkańców i szansą na renesans kolei w województwie śląskim. Ten rozkład jazdy ma właśnie zapewnić to, żeby ludzie mieli w miarę szybko, w dobrej cenie, mogli się przedostać pomiędzy różnymi częściami województwa. Czyli żeby mogli dojechać do pracy, załatwić sprawy w urzędzie, pojechać rekreacyjnie, wrócić tego samego dnia. Taki jest jakby cel tego rozkładu jazdy. By ten cel zrealizować, niezbędny jest nowoczesny i funkcjonalny tabor. Koleje Śląskie ekspediować będą w trasy 59 składów, wśród których znajdą się elektryczne zespoły trakcyjne, szynobusy i składy wagonowe. Poszerzeniu ulegnie także obecna oferta biletowa, która prócz biletów liniowych obejmować będzie m.in. bilety strefowe i miesięczne. W ofercie mają znaleźć się już wkrótce specjalne pakiety dla miłośników białego szaleństwa. Wybierając ofertę Kolei Śląskich, będzie można dostać się bez trudu niemal pod sam stok Wiśle i Szczyrku. Będzie skomunikowanie na autobus ze Szczyrku, z Łodygowic do Szczyrku. Natomiast jeśli chodzi o Wisłę, to planujemy to tak uruchomić, żeby już można było w naszych kasach pozyskać skipasa i prosto z pociągu wsiąść do busa, który zawiezie nas pod wybrany wyciąg, który z nami współpracuje. Istnieje zatem szansa, że coś, co dotychczas pozostawało tylko w sferze pobożnych życzeń, już wkrótce stanie się normalnością. To stacja, którą pociągi na Śląsku omijały szerokim łukiem.